Będziemy robić pączki, bo się zbliża Tłusty Czwartek. I na pączki, tu mam mąkę. Tu mam cukier puder do pączków. Tu mam cytrynę, oczyć skórkę z cytryny do pączków, tarką. Tu mam cukier, co daję do drożdży, łyżeczkę cukru daję do drożdży. Do drożdży daję i zalewam mlekiem, letnim mlekiem, żeby się drożdże rozpuściły i ruszały. Pomieszam, żeby drożdże się rozpuściły i rosły. Tu mam masło do pączków, pół kostki masła na kilo mąki. 10 jajek, 10 żółtek, uczyć z cukrem pudrem, do pączków uczyć mikserem żółtka bez białek, jajka. Tu mam spirytus, bo do pączków musi być spirytus i troszkę rumu na zapach. A tu mam powidła śliwkowe i różę smażoną, płatki róży smażone do pączków. Tu mam cukier waniliowy do posypania później pączków, jak się usmażą pączki. Tu mam smalec, w którym się będą pączki smażyć. I do szmalcu też się wlewa kieliszek spirytusu. Do szmalcu się wlewa kieliszek spirytusu. To zrobimy zaczyn z mąki i drożdży. I z mleka, lekki zaczyn, zrobimy tu w garku. Mleka troszkę wleję letniego. Na zaczyn. Te drożdże. Drożdże się muszą dobrze rozpuścić. Te drożdże rosną już w garczku. Z letnim mlekiem też rosną drożdże. I wlejemy tu. Będzie zaczyna. Warzeczką wyrobić zaczyn i on się musi ruszać, ten zaczyn. Postawimy go koło pieca, żeby się dobrze ruszył. Przykryjemy ściereczką i zaczyn się musi ruszyć. Wkładamy pół kostki masła do miksowania, do pączków. Wsypujemy 5 łyżek cukru, pudru, teraz rozbijamy jajka, bo same żółtka muszą iść do masy. Musimy oddzielić żółtka od białek. 10 żółtek. No, już jest 10 żółtek i to miksujemy razem. Ocieram cytrynę do pączków, do ciasta, na tarce, na grubej tarce. No, zaczyn nam wyrósł, a zaczyn to jest mąki, trochę mleka i drożdże. Pierwsze wsypiemy trochę soli. Posolimy. Ciasto, zaczyn. Posolimy. Teraz wlejemy jajka ubite z cukrem. W
żółtka ubite z cukrem i masłem. Damy skórkę z cytryny otartą. Damy kieliszek spirytusu. Troszkę rumu na zapach. No i to by było wszystko z przypraw. Dajemy mąkę teraz jeszcze i będziemy wyrabiać. Mleka jeszcze dolejemy. Będziemy widzieć, jak się to będzie. Musi się dobrze wyrobić, żeby ciasto odchodziło od ręki i nie było twarde, bo by były pączki jak kulki. Posypiemy jeszcze mąki, żeby było więcej pączków. Żeby mogli oddzielić. Wlejemy jeszcze trochę mleka. Mleko musi być letnie, żeby ciasto nie było zimne. Robię ciasto, wyrabiałam go już długo i ono ma być takie, żeby tak od ręki odchodziło. O, jak się tak już ciasto przylepia, już ręka jest prawie bez ciasta, to dopiero w ten czas jest dobre ciasto. Na ręce już nie mam tak dużo ciasta, tylko już tak o troszkę, co tak odchodzi od ręki ciasto. No, odstawiamy wyrobione ciasto, odstawiamy do wyrośnięcia. Musi podwójnie wyrosnąć, żeby można z tego robić pączki. Ciasto nam wyrosło, ściągamy ściereczkę i już będziemy robić pączusie. Ręce smaruję masłem, bo jak będę brało ciasto rękami, to mi się nie będzie przyklejało do rąk. I już będziemy robić pączusie z wyrośniętego ciasta. Posypujemy troszkę mąką wierzch, żeby się dobrze brało. I już bierzemy na kuleczkę. Robimy kuleczkę. Dajemy powidełka łyżeczką. Sklejamy tę kuleczkę dobrze, żeby powidełka nie uciekły. Ja mam takie ręce stare, to młodzi to by to lepiej robili. Tak, i robimy kuleczkę i tym sklejonym dajemy na skór, na posypaną stolnicę mąką. To już jedna kuleczka. Róża ucierana, nie smażona, to jest może smażona nawet. Najlepsza róża ucierana z cukrem. Z powidłami wymieszać. Pączki już zrobione, proszę, na dwóch stolnicach jest ponad 50 pączków i już będziemy je smażyć. Tu już się rozgrzewa i będziemy je smażyć. Pierwsze się przykrywa pączki, do połowy się przykrywa. Obracamy. Teraz nie przykrywam. Słodko śpiewamy.
kończę, jak wstaję. Jest taki fajny kończę.